Dziś w ramach serii How To nauczę Państwa, jak tworzyć regulowaną pętlę z liny Dyneema bez rdzenia. Będziemy potrzebować liny, 70 cm drutu miedzianego, nożyczek i miarki. Powinniśmy zacząć od wymierzenia regulowanej pętli o maksymalnej wielkości, zostawiając na regulowanym końcu dodatkowo 25 cm, by móc ten kawałek przewlec w środku drugiej liny. Linę przewleczemy na długości około 15 cm. Oczywiście tę długość należy dostosować do grubości liny i jej współczynnika tarcia. Chodzi o to, by otrzymać pętlę, która na końcu się ładnie zaciska i na pewno nie wypuszcza nam liny. Wykorzystując do szplajsowania drut miedziany, zaczynamy od przeciwnego końca niż ten, od którego byśmy zaczęli, gdybyśmy przepychali za pomocą igły do szplajsowania. Dzieje się tak, ponieważ musimy najpierw przepchnąć drut, zahaczyć linę i później przeciągnąć ją wstecz, co normalnie robilibyśmy od razu za pierwszym razem igłą do szplajsowania. Przez ucho przewleczonego drutu miedzianego przewleczemy wolną końcówkę liny. Możemy ją od razu trochę zagiąć, tak żeby ją ładnie, bez problemów wchodziła do wnętrza liny. Zależnie od grubości liny, to wplatanie liny w środek za pomocą miedzianego drutu może być łatwiejsze lub trudniejsze. Natomiast z reguły, jeśli trochę pomożemy palcami, to w końcu udaje się przeciągnąć z powrotem drut i wyciągnąć linę, którą chcieliśmy przepleść przez środek. Na końcu przewleczonej liny zawiązujemy zwykłą pętelkę, zaciskamy ją. To będzie zabezpieczenie, by lina nam się nie wysunęła z powrotem w momencie regulowania pętli na maksymalną wielkość. Regulowana pętla jest gotowa, możemy nią łatwo regulować, zarówno pomniejszać, jak i powiększać. Co ważne, pętla sama się zaciska, jeżeli ciągniemy za końcówki, to lina zewnętrzna zaciska się na wewnętrznej. Skąd wziąć drut do szplajsowania? Ja kupiłem metr kabla w sklepie budowlanym, metr kabla o rdzeniu miedzianym, który za pomocą noża oczyściłem z zewnętrznych powłok. Drut miedziany można także kupić, na przykład drut nabojowy miedziany o grubości 0,75 mm jest dostępny na Allegro.